witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Kochani, dzisiaj was zapraszam na ulubieńców kosmetycznych lipca. Wśród tych ulubieńców pokażę wam również kilka po prostu pozytywnych zaskoczeń, kilka negatywnych rozczarowań, a linki do totalnie wszystkich produktów zostawiam wam w opisie. Zapraszam was gorąco do oglądania. Pierwszym ogromnym pozytywnym zaskoczeniem i jednocześnie zdecydowanymi ulubieńcami lipca stały się dwie świece, które posiadam z Bath & Body Works. Pierwsza moja świeca to świeca o zapachu Nowy Jork, czyli mamy tutaj urobioną ideologię, iż jest to bluszcz Central Parku, płatki róż i delikatne piżmo. Świeca, która została mi właśnie przywieziona prosto z Nowego Jorku, ale są to świece ogólnie dostępne nie tylko tam. I muszę wam powiedzieć, że to, co mnie w tej świecy zauroczyło, to jej faktycznie specyficzny zapach. Po jakimś czasie ten zapach staje się lekko upierdliwy, a raczej absorbujący, więc nie jest to świeca do palenia na długie, długie godziny. Niemniej jednak, faktycznie świeca się wypala bardzo równomiernie. Ja nie czaruję, nie gaszę, nie zapalam, nie robię tych wszystkich hecy, bo wiem, że tam niektórzy odprawiają jakieś magiczne sztuczki, żeby te świece się równo paliły, tak przynajmniej mi się kojarzy, chyba że to było tylko Janki. No nieważne, po prostu ją zapalam i się pali. I bardzo mi podoba się nie chcę użyć słowa ekskluzywność tego zapachu, no ale coś jest na rzeczy. Jest to zapach bardzo mało chemiczny, raczej taki imitujący naturalne jakieś nuty zapachowe. Nie wiem, chyba zaczynam urabiać ideologię. Podoba mi się ta świeca. Podoba mi się to, jak wydajna jest, jak na bardzo długo starcza. Dalej nie podoba mi się cena regularna tej świecy. Dalej uważam, że jest to chore i nienormalne. No i drugi mój faworyt, który już może się palić, wiecie, dzień i noc i mnie ten zapach w ogóle nie męczy, to zapach Stress Relief, a więc eukaliptus i mięta. Jest to zapach niezwykle oczyszczający i odświeżający. Jednocześnie masz wrażenie, że oczyszcza powietrze, że nawet kiedy są upały, to ten zapach nie męczy, bo on nie jest w ogóle mdły, że wręcz tak jest chłodniej w mieszkaniu. Znowu urabianie ideologii. Jest cudny. I powiem wam, że tak jak powiedziałam, 120 zł za świecę to chore. Niemniej jednak chyba zapiszę się do grona dziewczyn, które jak jest promocja w Bath & Body, to się rzucają. Chyba niestety będę musiała złamać moje żelazne zasady i faktycznie ustawiać się w tych kolejkach, bo za 60 zł to spokojnie jestem w stanie tą świecę kupić. No i lecimy dalej. Dalej może to, co mam, słuchajcie, na wierzchu. Produkt, który zasługuje tylko i wyłącznie na miano ulubieńca lipca i ewentualnie ulubieńca wakacji, czy bezpośrednio powrotu z urlopu, to zwykły żel pod prysznic marki Yves Rocher, który był dodawany do zakupów i jest to żel dedykowany skórze bardzo suchej z masłem shea i jest to żel, który zachowuje się jak balsam. I muszę wam powiedzieć, że na tą moją podrażnioną, przesuszoną, spaloną słońcem, nie ukrywajmy tego, skórę, ten żel po prostu działał jak zbawienie. To było strasznie przyjemne, ponieważ on jest właśnie typowo balsamowy, więc i golarka dobrze po nim sunęła. Przecudowny produkt, jeden z najlepszych żeli, jeśli chodzi o pielęgnację, jakiego używałam w życiu. A dlaczego tylko miano ulubieńca lipca? Bo jest on w ogóle, nie jest on w ogóle bajerancki, nie ma jakiegoś super leśnego zapachu, nie jest ta kąpiel jakimś takim efektem spa, aromaterapeutyczna, po prostu jest to bardzo dobry produkt pielęgnacyjny, a ja jednak lubię, kiedy te żele są takie pobudzające i no i wolę, kiedy pięknie pachną. Niemniej jednak, jeżeli wybieracie się właśnie teraz na wakacje i zastanawiacie się, jaki żel kupić, aby na tych wakacjach i po wakacjach pielęgnować tą ewentualnie przesuszoną skórę, to ja wam serdecznie ten polecam. Natomiast moim faworytem, jeśli chodzi o zapach, o właśnie zapach kojarzący mi się z latem, jest zapach również z Yves Rocher, marakuja. Żel pod prysznic już się kończy, szczerze mówiąc ja go nawet oszczędzam, bo ten zapach tak bardzo mi się podoba, że nie chcę go tak wylewać na siebie tonami. Ten zapach jest obłędny, ponieważ jest to kolekcja limitowana, to jeżeli macie ochotę, to myślę, że warto. To jest dobry moment, żeby to zakupić, bo podejrzewam, że oni będą to dosyć mocno wyprzedawać, no bo nie chcą, żeby ta limitka im została później na sezon jesienny. Naprawdę przecudny, słodki, ale w jakimś stopniu wyjątkowy zapach. I drugim ulubieńcem, ponieważ to chodzi, mówię, o zapach, jest ta woda toaletowa marakuja. Coś, co ja traktuję jak mgiełkę, jak widzicie, wcale tego dużo nie zużyłam, ponieważ mam również inne zapachy, których używam w lipcu, ale właśnie to ten zapach jest taki soczysty i
No i mówię, kojarzący mi się po prostu z latem. Żałuję bardzo, że nie kupiłam sobie tego marakujowego zestawu przed wyjazdem na wakacje, bo wtedy to już w ogóle myślę, że byłabym zakochana. No to teraz coś z makijażu. Ulubione podkłady w lipcu. Są trzy produkty, których namiętnie używam w lipcu. Zaraz wam powiem jeszcze w jakiej częstotliwości. Pierwszy produkt tylko wam mignę, żeby wam, no wiecie, żebyście nie miały dosyć. Chanel Vital Miracle. Pani się sobie kupiła po latach drogi podkład, to się teraz nim podnieca. No, no nie da się ukryć, że się podniecam nim, ale wydaje mi się, że jeszcze. I to jest podkład, po który sięgam często, aczkolwiek go sobie dawkuję. I jest cudowne. Słuchajcie, ostatnio byłam na całonocnej imprezie i nie macie pojęcia, było ciepło, duszno. I nie macie pojęcia, jak buzia dobrze wyglądała. Kolejne produkty, które nakładam w lipcu, które również zasługują na miano ulubieńca, to są kremy BB marki Bourjois Healthy Mix. Pokazuję dwa, ponieważ ja mam odcień 0103 i je mieszam. I muszę przyznać, że po nie sięgam bardzo często w lipcu. Są fajne, dalej podtrzymuję, że są tłustawe. I na takie największe upały to bym się nie odważyła ich nałożyć, natomiast jak wiemy, lipiec nam obfitował w wiele dni typowo deszczowo-jesiennych, więc wtedy ten duet sprawdzał się, znaczy ten produkt sprawdzał się rewelacyjnie. Natomiast moim odkryciem podkładowym lipca jest podkład, którego jeszcze testu nie było. A mianowicie, wspominałam wam właśnie w teście tych kremów BB marki Bourjois, że koniec z testami pod tytułem pierwsze wrażenie. Ja z tego rezygnuję, ja się z tego wycofuję, to jest niemiarodajne w moim wykonaniu. Bardzo często pierwszy raz wydaje mi się, że coś jest beznadziejne, potem się okazuje, że jest rewelacyjne i na odwrót. Miałam też nagrany już test pierwsze wrażenie kosmetykami Make Up Revolution i go po prostu wykasowałam. A trochę mi zajęła cała akcja z nagraniem, montażem i tak dalej, ale mówię nie, to jest po prostu lipa. Trzeba czegoś poużywać, dopiero wtedy można się wypowiadać. No i tak sobie zaczęłam testować przed nagraniem filmu nowy podkład. Koniec lipca, a testu dalej nie było na kanale i jest to moje zdecydowanie najlepsze odkrycie, czyli podkład Bell Hypoallergenic, podkład rozświetlający. Słuchajcie, ja nie wiem, czy był boom na ten podkład na YouTubie, ja go przegapiłam, czy nie było boomu. Wszyscy w jakimś stopniu się jarają tym nowym podkładem w pudrze, a to jest po prostu magia. Nie wiem jak ten w pudrze, no może też jest magia. Ten podkład jest cudowny. Nie dosyć, że uwielbiam jego kolor, mój kolor to jest chyba 03, o ile pamięć mnie nie myli. Teraz go nie znajdę, bo. Tak, 03. Jak ten podkład się zachowuje na twarzy, jak on się stapia. I wiecie, że ja jestem ostatnią do używania słowa zamiennik. Nie lubię tego słowa, wręcz powiem prawdę, brzydzę się tym słowem, ale jeżeli mam powiedzieć, co jest najbliżej podkładu Chanel, bo kiedyś twierdziłam, że to był AA Makeup Filler, to najbliżej podkładu Chanel jest to. Nie jeśli chodzi o trwałość, choć jest to podkład trwały, ale jeśli chodzi o tą stapialność i o wygląd cery po nałożeniu, to jest naprawdę ekstra. Bardzo jestem z tego podkładu zadowolona i obiecuję wam, że na dniach się pojawi jego test. Mam nadzieję, że go obejrzycie, bo te testy nie są jakoś super u mnie popularne. Gorąco was zapraszam, bo podkład ostatecznie używam przez cały lipiec, no wymiennie oczywiście z tymi dwoma, ale używam go na tyle długo, że już na 1000000% jestem w stanie wam zdać relację i pokazać jednocześnie, jak on się zachowuje. No to lećmy sobie dalej makijażem. Produktem, do którego wróciłam po latach i którego nie używam absolutnie codziennie, jest Soraya baza silikonowa wygładzająca do cery suchej i normalnej. Nie używam codziennie, ponieważ jest to baza silikonowa, a to nie jest nic dobrego, szczególnie w upał. Jeżeli nie zależy nam na super trwałym makijażu. Niegdyś ta baza miała inne opakowanie, inną nazwę i pieruńsko mnie zapychała. A teraz nie wiem, czy zmienili formułę produktu, czy moja cera się zmieniła, bo aktualnie ta baza mnie nie zapycha. Niemniej jednak, mówię, w lipcu może sięgnęłam po nią 10 razy, 5 razy, 6 razy, no nie więcej. Staram się jak najrzadziej, ale ta baza gwarantuje niesamowite przedłużenie dla mnie trwałości makijażu. I już wam o tym wspominałam, z podkładem Chanel jest nie do zdarcia, ale testowałam ją też z podkładem Bell. Co ja będę gadać? Opowiem wam o tym w teście podkładu Bell. Dalej. Kropelki z Catrice. Muszę je pokazać, ponieważ używam ich bardzo często w lipcu. Są to kropelki przyciemniające, kupiłam też rozjaśniające, ale jeszcze nie miałam po prostu potrzeby ich użytkowania. I powiem wam, że te przyciemniające sprawdzają mi się bardzo dobrze. Nie zmieniają właściwości podkładu, faktycznie zmieniają jego kolor, ale tu jest taka duża gwiazdeczka. To jest bardzo ciepły kolor. To jest kolor typowej, mlecznej, rozpuszczonej czekolady.
Więc jeżeli nie lubicie się w ciepłych tonacjach podkładu, to te kropelki nie będą dla Was. One są pieruńsko ciepłe. One są tak ciepłe jak to opakowanie, więc to nie każdemu niestety będzie odpowiadać. Ale jeżeli ktoś lubi takie ciepłe właśnie tonacje, no to myślę, że bardzo polecam. Koszt bardzo niewielki, 13 zł, 11 zł, za tyle można je bez problemu kupić, czy to w internecie, czy na promocjach w naturze. Korektory. Mój ulubiony korektor w lipcu to korektor Nabli, po który sięgam codziennie. O nim robiłam niby jego test, ale to właśnie było pierwsze wrażenie. Powiem Wam, że ja się zgadzam z tymi negatywnymi opiniami, które krążą na jego temat, że on lubi troszeczkę się zbierać w zmarszczkach, że on lubi przesuszać, wszystko tak, ale jest to najlepiej kryjący korektor, z jakim miałam do czynienia. Jest on inny od korektora z Lovely, nie do końca jestem w stanie je Wam porównać, żeby to był zamiennik jeden drugiego. I po prostu ja znalazłam na niego metodę, to znaczy wyjątkowo nakładam najpierw korektor pod oczy, delikatnie rozcieram, potem nakładam podkład, jadę delikatnie podkładem po tej, jakby zacieram granicę i on oczywiście jest teraz dla mnie za jasny, mój kolor to jest Ivory i tą metodą, jakby rozcieram podwójnie go, on mi się tak nie zbiera. No ma w sobie coś magicznego, jeżeli chcecie więcej na temat moich ulubionych korektorów albo nie wiem, jakichś takich kosmetyków, znać, może po prostu skombinuję taki film, bo dosyć trudno jest to wytłumaczyć bez pokazywania. Natomiast korektorem, który nakładam jako korektor wykańczający, właśnie żeby nie mieć białej plamy pod okiem, stał się korektor, który zhejtowałam, a więc Eveline Art Scenic w kolorze 06 Ivory. Korektor, który dostałam od marki Eveline w tej takiej dużej paczce, który jest pieruńsko ciemny, no zobaczcie, to jest Ivory, to jest Ivory. Korektor, który jest pieruńsko ciemny, wręcz na mojej nieopalonej skórze lekko oksydował, był pomarańczowy, no porażka po całej linii, natomiast już wtedy coś mnie tknęło i powiedziałam, zostawię go sobie na wakacje. No i to był bardzo dobry pomysł, ponieważ ten korektor, podobnie jak mój inny ulubiony z Eveline, ten Argan Oil, ma właśnie takie wykończenie lekko nawilżające, niezastygające, nieobciążające tych okolic pod oczami i rewelacyjnie właśnie mi się sprawdza jako ten korektor później nakładany na tę nablę, aby to wyrównać, aby jeszcze odrobinkę, no nie wiem, nawilżyć, żeby te okolice pod oczami nie wyglądały na suche. Bardzo go polubiłam, więc jeżeli jesteście właśnie zbytnio opalone i szukacie czegoś o niesuper mocnym kryciu albo właśnie, żeby przyciemnić Wasze korektory, no to myślę, że Art Scenic ile kosztuje? 12 zł? Myślę, że to fajny pomysł, no bo chyba nie warto, nie? Na wakacje jakieś się opalonym tam przez jakiś krótki czas inwestować dużej kasy, a to naprawdę jest fajne rozwiązanie. Kolejnym moim ulubieńcem makijażowym jest produkt, który Wam tylko mignę, no bo pewnie nikt go z Was nie kupi, no chyba, że kupiłyście Look Fantastic. To jest właśnie rozświetlacz Look Fantastic, tej marki jakieś Dolce. I ja już jak go pierwszy raz zobaczyłam, powiedziałam, że to będzie hit i to jest hit, ponieważ ten rozświetlacz na mojej opalonej skórze wygląda pięknie. On się bardzo ładnie rozciera, jest taki dosyć miałki, bardzo ładnie odbija światło. Mi on przypomina odrobinę w wykończeniu bekę, natomiast odrobinę, tak? Ja nie twierdzę, że to żaden zamiennik i nic w ten deseń. Bardzo jestem z niego zadowolona i praktycznie sięgam po niego codziennie. Nie, dzisiaj nie mam go na policzkach, bo mieszkał w pudełeczku do pokazania, co jest w ulubieńcach i nie miałam go pod ręką. Naprawdę fajny produkt, więc jeżeli jeszcze to pudełko Look Fantastic jest do kupienia i zastanawiałyście się, czy ten oświetlacz fajny, to moim zdaniem fajny, ale chyba faktycznie dla ciemniejszej odrobinkę karnacji. Kolejnym typowym ulubieńcem lipca jest paletka Kobo. Myślę, że naprawdę warto o niej wspomnieć. Jest to ta paletka Over the Rainbow, stworzona z Danielem Sobieśniewskim. Muszę Wam powiedzieć, że zadowolona jestem z zakupu tej palety. Uważam, że ta paleta jest warta, żeby ją pokazać w ulubieńcach. Sięgam po nią bardzo często. Natomiast dalej podtrzymuję to, co mówiłam w jej teście. Jest tutorial nagrany tą paletą. Gorąco Was na niego zapraszam, bo naprawdę ten makijaż wyszedł ładny. I występował on w sumie w 3 filmach i zawsze zbierał komplementy, więc zachęcam. Jest to paleta bardzo nierówna, nie jest to paleta łatwa w obsłudze, nie jest to paleta hop-siup. Cienie są właśnie również nierówne wobec siebie. Moimi faworytami, których używam najczęściej, jest ten przepiękny pomarańczowy kolor, który nie robi o dziwo w ogóle plam. Oraz te 3 błyszczące, z tego po złoty sięgam praktycznie codziennie, tak jak i po pomarańcze. Więc mamy 4 cienie, które są zdecydowanie, myślę, że w jakimś stopniu hitami, są naprawdę ekstra. Dalej sięgam po te 2,
najrzadziej potem, a tych dwóch szczerze mówiąc jeszcze nie użyłam, bo wiem, że one będą plamiaste, więc jakoś się tak wystrzegam. Natomiast dla mnie, nawet dla tych czterech cieni, myślę, że ta paleta jest warta polecenia. Czy jest to w związku z tym warte zapłacenia za nią 60 zł? To już kwestia dyskusyjna. Niemniej jednak ja nie żałuję, że ją kupiłam i naprawdę bardzo często po nią sięgam i te cztery cienie po prostu powaliły mnie, podbiły moje serce. No. Jeszcze w ramach pozytywnych zaskoczeń chciałam Wam pokazać ten cień magnetyczny Make Up Revolution w kolorze Gold. Był także makijaż z jego użyciem na kanale, także Wam go tutaj podlinkuję. I to jest cień niesamowity. To jest cień dający rewelacyjny efekt na powiece. Dla mnie niepowtarzalny efekt na powiece. Szkoda tylko, że gama kolorystyczna tych cieni jest bardzo ciemna i tylko ten jest taki najbardziej zjawiskowy. Pozostałe to ciemna zieleń, ciemny granat, ciemny jakiś taki brązowo-czarny. Szkoda, bo cień naprawdę jest fenomenalny. Aparat nie oddaje piękna tego cienia, jak on bardzo się mieni. To jest taki cień trochę dla mnie, ja bym go w ogóle nazwała magiczny. Notabene dajcie znać, kto oglądał już na żywo Magic Dust od My Secret. Ja się czaję na te produkty, ponieważ kocham markę My Secret, mam tylko nadzieję, że cena będzie normalna tych produktów. Ten cień zdecydowanie pozytywne zaskoczenie, no często po niego nie sięgam, bo jest to cień bardzo już taki no absorbujący, no, nie jest to cień, którego da się użyć po prostu codziennie. No i kolejnym pozytywnym, już ostatnim zaskoczeniem jest taka oto rękawiczka do rytuału hamam i czarne mydło, bo to był zestaw. Z Chillboxa. Ja od pierwszej chwili, tak jak w przypadku rozświetlacza, wiedziałam, że to mi się spodoba i powiem Wam, jest świetne. Ta rękawica ma bardzo przyjemny jakby stopień zdzierania, jakby gradacja tej rękawicy jest bardzo przyjemna. Jest ona szorstka, aczkolwiek krzywdy sobie tym nie zrobimy. No bardzo mi się ta metoda mycia ciała, peelingowania ciała, nie wiem czego, drapania się po ciele spodobała. Używam faktycznie do niej tego czarnego mydła, także z Chillboxa. I nie przesusza mi to mydło skóry ciała, więc poniekąd, nie wiem, no czarne mydło też przetargałam, no. No nie używam tego z żelami, tylko zawsze z czarnym mydłem, bo ono się tak lepi do tej rękawicy, więc nie spływa. Bardzo mi się ta metoda oczyszczania ciała, niech będzie w ten sposób, spodobała. I pozytywnie mimo wszystko zaskoczyło, że aż tak mi się to spodoba. No i teraz dochodzimy do tych niemiłych aspektów. Pierwszym niemiłym aspektem jest szampon Kerastase. Szampon, który kosztuje ile? 80 zł? 84 zł w pełnowymiarowym opakowaniu? No nie, no kurczę nie, ten szampon nie robi nic. Nie obciąża, nie dociąża, nie wygładza, nie rozświetla, no nic. Ja mam swój ulubiony choćby Regenerum, który coś robi, tak? Wygładza, bla bla bla. Nie wiem, Tony and Guy szampony, bla bla bla. No wiem, że potrafię zauważyć bardzo szybko, co robi szampon na moich włosach i kurczę, ten nie robi nic. I gdybym tak jakimś cudem popadła w szaleństwo i kupiła go za 84 zł, nawet za 70 zł, to bym uroniła łezkę. Dajcie znać, czy używał się tego szamponu, jak on się sprawdza. No mówię Wam, on mi krzywdy nie robi, ale dobrego totalnie nic nie robi. No, o, a tak chciałam spróbować. No i kolejnym rozczarowaniem jest maska do włosów Garnier Fructis Jagody Goi. Historia z tą maską, opowiem ją w skrócie, bo film jest bardzo długi. Jedna z dziewczyn, która mnie ogląda, serdecznie Cię pozdrawiam, napisała mi, że właśnie te maski zawierają olej kokosowy i to powoduje z kolei u niej, że bardzo jej się puszą włosy. I kiedy to napisała, pojawił mi się taki duży neon przed oczami, bo mi właśnie od jakiegoś czasu bardzo puszą się włosy. I myślę, że się wyjaśniło, podejrzewam, że właśnie ta maska odpowiada za puszanie się włosów, ponieważ w ciągu ostatniego czasu miałam niesamowite siano na głowie, w ogóle jak nie ja. Te włosy były jak jakaś, nie wiem, grzywa lwa, no beznadziejnie to wyglądało. Ta maska również nie zauważyłam absolutnie, by wykazywała jakiekolwiek działanie typu blask, a moje włosy, nieskromnie mówiąc, są podatne. Bo one naturalnie się błyszczą i takie produkty zazwyczaj podbijają mi te naturalne refleksy we włosach. To genetyka. Po prostu. I ta maska tego nie robi, dodatkowo mam wrażenie, że właśnie ona odpowiada za puszenie się i kurczę, zawiodłam się. A liczyłam, że to będzie coś fajnego, drogeryjnego, no jednak nie. Dajcie znać, jeżeli kupiłyście którąkolwiek z tych masek, bo każda zawiera ten olej kokosowy, szczerze mówiąc, nawet nie analizowałam tego składu. To dajcie znać, jak one u Was się sprawdzają, czy może jakieś inne mimo wszystko rodzaje lepiej dają radę
no ta bardzo mnie zawiodła. No i ostatni produkt, o którym miałam Wam powiedzieć dawno, dawno temu, ale uznałam, że nie ma sensu, ponieważ nigdzie nie widziałam tej marki. Ale na nieszczęście ta marka weszła do e-kobieca, więc mówię, to jest moment, żeby dać Wam znać. Ja to dostałam w takim boksie, co to już się z nimi nie kumpluje. I to jest, słuchajcie, coś, co się nazywało Body Scrubbing Butter. Już sama nazwa, że to ma być masło złuszczające, nie wyróżyła nic dobrego. Opis tego produktu, w ogóle tak wygląda marka, to jest marka francuska, że to miało zawierać jakiś ekstrakt z czarnej porzeczki i pomidorów, też nie zwiastowało nic dobrego. No i produkt jest okropny. Po pierwsze, właściwości pielęgnacyjne dla mnie zero. Marzę się, nie pielęguję, takie nie wiadomo co. Próbuję do tego dodawać od cholery tych pestek za naturalne, wiecie, tak zwanego peelingu, czyli po prostu pestek wysuszonych owoców i wcale to mi nie pomaga. Ale nie to jest najgorsze. Najgorszy jest zapach. Ponieważ ja takie produkty, które zasadniczo nic nie robią, ale pięknie pachną, zawsze nazywam efektem spa. No i tu problemem jest zapach. Zapach jest okropny. Zapach jakiegoś właśnie tego pseudopomidora z jakąś porzeczką, słuchajcie, ja nie jestem w stanie Wam go opisać. On jest po prostu dla mnie nie do strawienia i obiecałam sobie, że zużyję ten produkt, że go nie wyrzucę, ale zaczynam się coraz poważniej zastanawiać, czy po prostu nie darować sobie tego i nie wyrzucić tego produktu, bo nie jestem w stanie, przysięgam, nie jestem w stanie znieść tego zapachu. To jest takie mdłe, to jest takie dziwne, to jest takie... Dajcie znać, jeżeli któraś miała produkt o takich dziwnych zapachach albo wręcz miałyście produkty o tym zapachu z tej firmy. Dobra wiadomość jest taka, dobrnęliśmy do końca. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Przypominam, że jeszcze możecie wziąć udział w rozdaniu. A jeżeli nie chcecie brać udziału w rozdaniu, ale chcecie pomóc przy stworzeniu filmu, to możecie wziąć udział w ankiecie. I wtedy, no, pomożecie, przyczynicie się do powstania właśnie filmu. Bardzo mogę Wam zdradzić, niech Was to nie zdemotywuje, że bardzo dużo osób wzięło w tej ankiecie udział. Więc będzie to fajna grupa, naprawdę nam się zrobiła taka reprezentatywna grupa badawcza z tego. Więc bardzo mnie to cieszy, więc gorąco Was do tego zachęcam. No i w ogóle zachęcam Was do oglądania filmów, do pisania komentarzy, dawania kciuków. Wiecie, takie banały, no do subskrypcji też, no. Ktoś mi kiedyś napisał, że lubi mnie, bo ja nie sępię o kciuki i o subskrypcję. No faktycznie, rzadko o tym mówię, ale może właśnie to kurczę błąd, może właśnie się powinno o tym mówić, może to tak jest, że to jednak działa, więc nie wiem. Zapraszam Was gorąco po prostu do zostania ze mną, trzymajcie się, do zobaczenia, czekam na Wasze komentarze. Buziaki, pa pa! Aha, wiem, przepraszam, halo. Jeszcze jedna rzecz, rabat, bo ja znalazłam ten rabat do naturalne, 15%, zostawiam Wam info w opisie i jakoś za mało o tym mówię, a wiem, że wiele z Was się tam czaiło na zakupy, więc... Więc daję Wam o tym znać. No.